żeby robić wszystko na jeden raz, no to on mówił, że to po prostu by nie dało rady. Nie dałoby rady, ta moc wymagana prawie 170 koni do tego, plus jeszcze obciążenie, ten ciągnik, no troszeczkę mu brakuje, żeby po prostu robić wszystko aż na taką skalę. Także widzowie, ten siewnik, nawet jeżeli bym sobie kupił siewnik, no to na pewno nie w tym roku i na pewno nie chyba za gotówkę, tylko być może za kredyt. Na razie to ten kombajn jest też takim priorytetem, bo nie oszukujmy się, no lepiej mieć coś większego, chociaż tyczkę, i to gospodarstwo rozwijać. Może jakieś dopłaty na młodego rolnika, też złożyłem wniosek, jeżeli się uda, to będzie też bardzo fajnie. Co oni tu zrobili, stłuczka jakaś? Nie wiem, ja sobie widzowie tędy przejadę, nie będę zwracał na nich uwagi. Wypadek, wypadek na wsi po prostu, patrzcie co tu się stanęło. Chłopie, wypadek na wsi, a chłop w szoku. Co tu się stanęło, to ja po prostu nie mam pytań. No rozbiły się, wariaty się po prostu rozbiły. No to głupie ludzie jeżdżą, na 100% wam mówię, na 100%. Dobra, Łobożyc, kiedyś tybie przestraszyła. Zawie, zakorkowałoś to wszystko trochę, ale już możemy sobie jechać dalej tak naprawdę. Powiem wam tak, jeżeli chodzi o komfort w tym ciągniku, bo takie pewnie będą pytania odnośnie tego, dlaczego nie Ursus. Można było kupić dużo taniej Ursusa, tylko nie wiem, czy na raty by się udało kupić takiego Ursusa. Trzeba było celować w ciągnik pokroju też 130-120 koni. Oczywiście ten zakres nie byłoby ciężko spełnić z przednim napędem, no ale nie oszukujmy się, no Ursus nie wygląda w środku tak jak ten ciągnik i nie ma takiego komfortu jak ten ciągnik. Nie ma takiej wygody jak ten ciągnik i... No Ursus to polska marka. Polska marka, tylko taki by był plusik i to gospodarstwo było dalej takie bardziej starodawne, no nie? Dlatego się zdecydowałem na to. Tyle. Jeżeli chodzi o temat właśnie taki, też na live'ach gadaliśmy na ten temat, widzowie, jak tam odpalałem live'a, co kupić, to polecaliście właśnie tego typu John Deere'a. Skusiłem się, drzwi mamy otwarte do tej klimatyzacji, no jak widzicie, no jest, ale to wiecie, to trzeba ponabijać wszystko, bo to stał trochę ten ciągnik. Zobaczymy, powinienem jechać ogólnie na Tizetorka sobie podpinać do tej właśnie pracy, ale z racji tego, że robimy testa. Oho, przez to Wodzicu. Dobra, z racji tego, że robimy testa, no to pasowałoby nam pojechać w ten sposób właśnie, rozłóżmy.